Cieszę się, że tak mi dzisiaj pasowało, bo bywało, że gdzieś tam miałem gorsze występy tutaj na torze w Lesznie. A dzisiaj od początku czułem, że wszystko jest dobrze z motocyklami, że gdzieś tam prawidłowo odczytałem ścieżki tego toru, jak to się będzie zmieniać, a trochę się tam gdzieś zmieniało. I nadążałem za tym, co się działo podczas tego meczu, więc no, myślę, że wynik bardzo dobry. No, uważam, że to był bardzo trudny, ciężki mecz, ciężkie spotkanie. Leszczynianie no, próbowali co tylko mogli, żeby to spotkanie wygrać, a myślę, że musimy być z tego wyniku bardzo zadowoleni, bo ciężko na niego pracowaliśmy. No, większy niedosyt i strata, no jest gorzej, nie? Tak. Naprawdę ten remis można porównać z porażką i no, nie mieliśmy szczęścia i w tym dniu mieliśmy dwa defekty. No, stracone punkty na trasie, także no co, sam siebie nie jestem jakby, wiesz, z tego 15 biegu zadowolony, nie udźwignąłem ciężar, nie z wygranym startem dałem się ominąć i no co, muszę dalej pracować nad tym, żeby w tych najważniejszych momentach udźwignąć to i no, inny obrazek miałem u siebie w głowie wizualizację tego wyścigu przy pełnych trybunach. Chciało się minąć linię metę na pierwszym miejscu i wprowadzić stadion w euforię, ale niestety taki malutki smutek. Jechaliśmy w roli faworyta, bardzo cieszy. Z przebiegu meczu wydaje mi się, że ten remis jest taki sprawiedliwy tutaj. Po jednej, po drugiej stronie gdzieś tam trochę błędów, jakichś tam takich niewymuszonych, co prawda też defekty po stronie drużyny leszczyńskiej, no ale taki jest sport, także ja się bardzo cieszę, cała drużyna, nowy hotel, Falubo Zielona Góra pojechała, dobre zawody. Oczywiście tam dalej uważam, że tkwią rezerwy w drużynie zielonogórskiej, nie jedziemy jeszcze jako monolit wszyscy na poziomie swoim i też jestem spokojny o to, że ten, jeśli zdrowie będzie, to troszeczkę będziemy też jako drużyna lepiej się prezentować. Wiedzieliśmy, że Zielona Góra to ciężki rywal, pokazuje to zresztą w poprzednich spotkaniach, gdzie widać, że ma potencjał, tego się też spodziewaliśmy i nie było inaczej. Wiedziałem, że to spotkanie będzie ciężkim spotkaniem i tak było. No, co mogę dodać? Na pewno potraciliśmy troszeczkę punktów w trakcie tego spotkania. Wiadomo, Janek defekt na punktowanej pozycji, Keniu się wywraca na punktowanej pozycji, Janek nie może korzystać z tego motocykla i to tak, kurczę, jakoś troszeczkę nam uciekło, troszeczkę mieliśmy tego pecha, a ja uważam, że trzeba się tak cieszyć z tego wyniku, jaki jest, bo Zielona Góra też jest mocnym rywalem i pomimo tych wszystkich niepowodzeń udało nam się zremisować, to myślę, że to tak jest dobry wynik.